Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w ostatnim tygodniu nauki. Ja wiem, że dzisiaj macie ważny egzamin, więc nie będziemy dzisiaj dużo zadań rozwiązywać, ale musimy coś zrobić, żeby nie było tak, że ktoś powie, że w ogóle nie było lekcji matematyki. Słuchajcie, dzisiaj będziemy po prostu kontynuować ten temat, który zaczęliśmy ostatnio, więc zapiszcie sobie w zeszycie temat lekcji. I tam taki temat był opis prostopadłościanu, jak pamiętacie. Czyli dzisiaj sobie piszemy opis prostopadłościanu. Myślnik zadania. Dobrze, słuchajcie, mamy temat lekcji, więc będziemy dzisiaj robić kilka zadań, dosłownie kilka zadań. To będą zadania z podręcznika, tych, których jeszcze nie robiliśmy, ale tak naprawdę to, tak jak Wam mówię, nie będzie to dużo roboty. No i dokończymy sobie te zadania z ćwiczeń. Tam została nam jedna strona do dokończenia. Dobrze, więc w takim razie otwieramy sobie podręcznik, jeżeli jeszcze macie. Jeżeli nie, to podręcznik macie tutaj na ekranie, więc nie musicie mieć już podręcznika. Jeżeli sobie oddaliście go do szkoły, w porządku, nie ma z tym problemu, popatrzcie, treść zadań macie na ekranie. No i włączymy sobie pojedyncze przykłady. Z drutu o długości 60 cm wykonano szkielet sześcianu. Jaką długość ma krawędź tego sześcianu? Słuchajcie, najpierw sobie przypomnimy, jak wygląda sześcian. Jak wygląda sześcian? Sześcian to jest taka bryła, taki graniostosób, którego wszystkie ściany są kwadratami. Ja teraz sobie narysuję, używając tutaj kwadratu, taki sześcian, model takiego sześcianu. Wy tego nie musicie rysować, ja Wam tylko chcę przypomnieć, jaki taki sześcian wygląda, żebyście pamiętali o tym. Tak, łączymy tutaj krawędzie, zobaczcie. Można też go narysować w ten sposób, jak Was uczyłam ostatnio, no troszkę mi się te krawędzie tutaj nierówno połączyły, ale to jest sześcian, on ma wszystkie ściany kwadratami. Macie kostkę sześcienną, kostkę Rubika, to są sześciany. Ja tu pościeram ten temat, który mi się pojawił, bo on tutaj niepotrzebny. Dobrze, no i teraz tak, mamy drut na wszystkie te krawędzie, zużyto 60 cm drutu, na wszystkie krawędzie. Ile krawędzi musimy zrobić? Ile takich samych krawędzi? Bo one wszystkie mają jednakową długość. No to liczymy krawędzie. Mamy 4 krawędzie na dole, czyli 4. 4 boczne, czyli razem już mamy 8. I jeszcze są 4 na górze, czyli razem tych krawędzi mamy 12. Zgadza się? I to jest przykład A, więc możecie sobie zapisać 12 krawędzi myślnik sześcian, tak, w zeszycie, żebyście wiedzieli o co chodzi. No i teraz, skoro mamy drutu 60 cm, no to trzeba 60 podzielić przez 12. No i teraz ile dwunastek mieści się w 60? No to łatwo można policzyć. 12 plus 12 to jest 24. Jak dodamy do tego 12, to już mamy 3 dwunastki, to jest 36. Dodamy kolejną dwunastkę, mamy 48, to są 4 dwunastki. Jak dodam dwunastkę, to mam 60. Ile dwunastek dodałam? 5. Czyli 60 dzielone przez 12 to jest 5. Czyli nasza jedna krawędź w tym sześcianie będzie miała 5 cm. Czyli możemy tu zapisać odpowiedź, jaką długość ma krawędź tego sześcianu. Krawędź tego sześcianu ma długość 5 cm. I to byłoby, to by był przykład A z zadania czwartego. Przykład B. Z drutu o długości 80 cm zbudowano szkielet prostopadłościanu. Prostopadłościanu, czyli w przykładzie B już nie będziemy mieć sześcianu, tylko prostopadłościan. Krawędzie tego prostopadłościanu wychodzące z jednego wierzchołka mają długości 4 i 6 cm. Jaką długość ma trzecia krawędź? Słuchajcie, ja sobie tu zrobię taki rysunek znowu, jak wygląda sześcian. To już nie są kwadraty, zobaczcie, rysuję prostokąty. Dokładnie dwa takie same powinnam tutaj była narysować. Teraz połączę sobie te prostokąty odpowiednimi odcinkami. Dokładnie. I mam w tym momencie model prostopadłościanu. No i to zadanie też nie jest takie łatwe, bo mamy tutaj powiedziane, że z jednego wierzchołka, no to na przykład z tego, załóżmy, z tego wierzchołka, krawędzie, które wychodzą, mają długość 6 cm i 4 cm. W
Pytanie, jaką długość ma ta trzecia krawędź? No bo tej trzeciej krawędzi nie znamy, ale wiemy, że na cały model zużyto 80 cm. Słuchajcie, tutaj trzeba zauważyć, że jak ta krawędź ma 4, no to ta na górze też. Jak ta ma 4, no to tutaj po lewej stronie też będzie 4 i tutaj też będzie 4. No i teraz, gdzie mamy krawędzie o długości 6 cm? Jak tu jest na dole 6, no to tutaj też musi być 6. No i tutaj też analogicznie musi być 6, no i tutaj też musi być 6. No to ile już zużyliśmy drutu na te, które mamy opisane na tym rysunku? Bo brakuje nam jeszcze tych czterech tutaj krawędzi. No to policzmy najpierw, ile już zużyliśmy. Czyli dodajemy, ile mamy takich krawędzi tu o 6? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery mamy krawędzie po 6 cm i do tego dodajemy cztery krawędzie po 4 cm, bo tyle mamy już oznaczonych na rysunku. No 4 razy 6 to mamy 24, a 4 razy 4 to jest 16. No to jak to dodamy, to mamy 30 plus 10, czyli 40 cm. Czyli na same te krawędzie opisane zużyliśmy 40. Ale my mieliśmy drutu 80. No to teraz ile nam zostało? No od tego, co mamy, odejmiemy to już, co zużyliśmy na te krawędzie. Czyli zostało nam 40 cm. No i ile krawędzi musimy zrobić z tego? Dokładnie 4. Czyli żeby policzyć, ile będzie miała jedna krawędź, ta brakująca, dzielimy ten pozostały drut, te 40 cm, na 4 części. Czyli wychodzi, że po 10. Czyli odpowiedź, jaką długość ma trzecia krawędź? Trzecia krawędź ma długość 10 cm. Kropka. I to było zadanie czwarte. No i tam zostały nam zadania w podręczniku, które, no nie macie już podręcznika, więc nie będziemy tych zadań robić. Natomiast teraz sobie zrobimy po prostu zadanie z ćwiczeń. Zadanie z ćwiczeń. Ćwiczenia macie, nie oddaliście, więc macie te ćwiczenia. I zrobiliśmy ostatnio 5 pierwszych zadań, 5. Teraz robimy zadanie szóste. Jeszcze Wam powiem, która to strona. 91, czyli prawie już na końcu. Poniżej narysowano dwie ściany pewnego prostopadłościanu. Narysuj cztery pozostałe ściany tego prostopadłościanu. Słuchajcie, to zadanie ma tak naprawdę, nie ma jednoznacznej odpowiedzi tutaj. Tu mogą być dwie możliwości. Po pierwsze, ja mogę ten prostopadłościan narysować tak. A nie, w sumie tutaj będzie jedna dobra odpowiedź. Tak, słuchajcie, musimy sobie wyobrazić, że mój prostopadłościan będzie miał w podstawie ten kwadrat, czyli on będzie wyglądał tak. Tu będzie miał kwadrat w podstawie, a ścianami bocznymi będą właśnie moje te prostokąty, które tu są. Czyli jak będzie wyglądał mój prostopadłościan? Wy tego nie musicie rysować. Ja Wam chcę pokazać, jak to będzie wyglądało. To będą ściany boczne. Zgadza się? A w podstawie będzie ten kwadrat, który tam jest namalowany. No i oczywiście mamy tutaj dwie takie podstawy, dwa takie kwadraty. Czyli jak już mamy jeden kwadrat namalowany, wy tej bryły nie musicie malować. To musimy dorysować na pewno drugi taki kwadrat. A może sobie wezmę od razu gotowy kwadrat, żeby było mi łatwiej. Wy też macie kratki, więc mam łatwo to będzie narysować. O, to będą już dwie takie ściany, czyli ta na dole, ta na górze już mamy. Popatrzcie, jak popatrzycie na mój model, specjalnie Wam go narysowałam, żeby pokazać Wam, że tą ścianę i tą już mamy. I mamy jedną ścianę boczną namalowaną. To ile jeszcze muszę takich prostokątów? No, z tyłu, po lewej stronie i z przodu. Czyli jeszcze potrzebuję trzech takich ścian. Czyli teraz rysujemy sobie jeszcze trzy takie prostokąty. Może zrobiłam to trochę niefortunnie i wy też sobie to przemyślcie tą sprawę, żeby wam się to pomieściło. Zobaczcie, że ten kwadrat namaluję tu na górze, żeby mi się zmieściły te ściany boczne. Bo prostokąty muszą mieć wymiary 3 kratki tak. Tak wygląda ściana, czyli muszę jeszcze trzy takie ściany tu zmieścić. W sumie kwadrat mógł zostać, ściany by się zmieściły, ale to już od Was zależy, jak narysujecie. Teraz mamy już dobrze, jest 6 w sumie ścian, czyli tak to ma wyglądać. No to zadanie siódme. Z 8 jednakowych sześcianów, takich kosteczek, o krawędzi 1 cm ułożono 3 różne prostopadłościany. Wpisz wymiary tych prostopadłościanów. No myślę, że zadanie bardzo proste. No skoro tutaj każda krawędź ma 1 cm, no to popatrzcie, jak ja sobie to na rysunkach tutaj oznaczę, mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. 8 cm. No to tutaj też, jak wysokość tu było 1, no to tu też jest 1 cm, zgadza się? No i tu też, jak było po lewej stronie 1, no to tu też musi być 1.
od razu to wpisuję, tu jest 1 centymetr. Można to też napisać tak po prostu odwrócić, ale mi tutaj jest bardzo ciężko na tablecie tak zrobić. No to tutaj patrzymy, mamy raz, dwa, trzy, 4 centymetry. No i tutaj uwaga, jest 1 i 1, czyli będą 2, bo są dwa rzędy, 2 centymetry. Dobra, no to teraz tutaj mamy 1, 1, czyli tutaj do góry mamy 2, to jest taka, jakbyśmy klockami układali, zobaczcie. Tutaj też mamy 1 i 1, czyli 2 centymetry. No i tutaj popatrzcie, też jest 1, 1, czyli 2 centymetry. I to jest rozwiązanie tego zadania. Bardzo krótkie i proste. I zadanie ósme. Spójrz na bryły zbudowane z jednakowych prostopadłościanów. Obok każdej z nich narysowano, jak ona wygląda z różnych stron. Uzupełnij podpisy pod rysunkami widoków. No i to jest takie zadanie, że trzeba sobie wyobrazić, jak to wygląda. No to widać, że ta pierwsza ściana to jest widok z boku, tak? Dwa takie pionowe tutaj i poziomy, no to jest ten widok z boku, dokładnie to, co teraz na pomarańczowo. No to co tutaj będzie? No to będzie widok z czego? No widać, że to jest widok z przodu. Przodu. Ten widok, no to zobaczcie, co widzicie, że to jest widok z góry. Z góry. No to teraz uwaga, tutaj patrzymy. O ten widok, to zobaczcie, będzie widok z czego? Z boku. Zgadza się? To widać jeden taki prostokąt. Ten widok to będzie widok z przodu, bo jak ja ustawię sobie to, to z przodu będę widziała dwa takie małe prostokąty i jeden duży, tak? Trzeba sobie wyobrazić, jak to wygląda. No i ten widok, zobaczcie, że jakbym z góry popatrzyła, to zobaczę coś takiego. To jest widok z góry. I zadanie ósme mamy zrobione, tak? No czyli tak naprawdę skończyliśmy ten temat. I słuchajcie, ponieważ wy dzisiaj jesteście zajęci, macie bardzo ważne rzeczy do wykonania, więc ja tak naprawdę nie będę od was już więcej wymagać. To wszystko na dzisiejszej lekcji. Dziękuję wam w takim razie za uwagę i do usłyszenia jutro.